Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym materiale z Wiedźmina 3. No i oczywiście zagrajmy, co nie? I dobrze, i dzisiaj kontynuujmy, znaczy będziemy kontynuować, nie kontynuujmy. Będziemy kontynuować zadanie przyjacielska przysługa i co? I może dzisiaj zacznę kolejną misję, ale trudno powiedzieć mi. Aha, i tu będzie fajna taka scena z Cairo, ale na razie sobie na razie nie będę nic zdradzał. Znaczy nic nie będę mówił, co nie? Co tu będzie? No i fajnie, na początek odcinka. Zacinka. No i fajnie, dobra. Ale okej, porozmawiajmy z nią. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. To? A ja nie. Nie, żartuję. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Kurde. Widziałem, co było na wozie. Dobra, już, spokój, spokój, głupio. Dobra, już, uspokój się, gro. Za grosz magii. Powie... Lepiej. Zaintrygowała. To się... Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktu. No idź przed dom. No dobra, zobaczymy co nam tutaj... Dzięki za cierpliwość, już prawie co nam tu zrobi i zobaczymy. Serio? Po co ci myszy? Jakby oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć aha, i tu jest mowa, wiecie o czym? O Kopciuszku! Ja też tu właśnie troszkę powiedziałem na ten temat. Wiecie, o tej bajce Kopciuszek i jest film oczywiście też Kopciuszek. O właśnie, co się stało? Co się stało z trzecią myszką? Poszła! Sobie. 666. Kurde, trzy razy powiedziała 66 i 6. Więc dwa razy 6. Wytłumaczysz, no. O co chodzi. Znasz bajkę o Kopciuszku? No właśnie. Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę ze Żarzeugl, który zalągł się w obozowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. No dobrze, już dobrze. Keira, nie denerwuj się. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Dobra, niech będzie. Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. No co? Zamienisz dynię w karoce? Dobre. Nie. Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć, ale... Dobra. Czemu nie? No, to trzymaj... Gwella gla! Dobra, mnie to tak za bardzo nie... Ten... Znaczy, ubrania są jak fajne, co podobam? Nie? Dekolt nie za skromny? Nie. Sam raz. Nie, za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor. A to kurde, romantyczność. Na bezrybiu i rak ryba. Kurde, podrywacz. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa. Oj tam. Dalej. I tak tu nic się nie stanie. Dobra, okej. Okay. Trzeba będzie się ścigać z Cairo. Ale co to tylko i tak to nie jest na co nie na wyścigi, tylko wiecie, takie ściganie się, co nie... Oj, prosto. O Jezu, tędy. Jeju, co ja to robię? Co ja to robię? Kurde, ale tu trochę do dupy droga jest, wiecie? Szczerze mówiąc. Tempo, tempo! No właśnie, tempo, tempo. Co nie? Kurde. Serio? Co ty tu? Co ty to? Bo kark skręcisz. Wiecie, już się dawno dogoniłem, kurde, Cairo. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Cairo?
Dobra, kurde, bo przegram, moi ludzie. O, jeszcze nawet spadłem. Kurde. Jak to fajnie wygląda, myślałam, kurde. Lepiej sobie radzisz na koniu. W lesie kolacja, no kurde. Dla kogoś, kto zwykle kłusuje na płotce, to nie powinno być chyba wyzwaniem. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych odczynników? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłon z szalotkami? Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy...? Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik u topców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. Jestem ciekaw, co ona tu nam odpowie, Keira. Zaciekawiłaś mnie. Coś świętujemy? Tak, powrót do żywych. Co? No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że... Dobra, kurde, nie przypomina mi już o tym... O tej komnicy, czy jakaś tam... Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widzę. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie... Oj, dobra już. Z drugiej strony komnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza. A może nie ma się czym martwić. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu. No właśnie. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy. Raz. Dobra, wystarczy. Kurde, do czterech policzył już jej nie ma. Poszła se gdzieś pewnie. Keira? Okej, dobra. Chcesz się bawić wchowanego? Czemu nie? Chwila, bo ja tu się pogubiłem. O, mam. Coś tu mam. Chwila. Tędy poszło? Nie tędy, czekajcie. Tu jest ta ścieżka, tędy. Nie, też nie tędy, czekajcie, tam! O Jezu, gdzie ja polazłem? Tędy przecież. Oj, zbadaj to coś. I dobrze, nie trzeba się będzie szarpać z haftkami. Dobra, okej, kolejna rzecz widzę. Mitenki, czyli jednak gramy w podchody, nie w chowanie. Może i w tego, w podchody, nie wiem. I teraz tędy, tak? Tak jest. Gdzie ten kopciuszek? Właśnie. O, tu coś mam jeszcze. Szytnaćce. Dziwna nazwa, szczerze mówiąc. Dobra, zapiszę sobie grę. I ja to przewinę. Wiecie do czego? Bo będzie, no... Znalazłeś mnie. Mogę liczyć na jakąś... Nic przy sobie. Okej, okay, nic nie widzieliście. Musiałem, bo mi się by nie chciał. Znaczy nie chce mi się bawić, wiecie, w cenzurę tych rzeczy. Pewnie coś. Bo i tak pierwszy raz. Nie, troszkę no miałem problemów z tym wszystkim. Nachyl się, to ci... Uśpiła wiedźmina, serio. Egg wyn, sościem. A to kurde, skurczybyk jeden. No ale dobra, okej. Okay. Keira, gdzie? Uśpiła, kurde, go cwaniara. Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Pewnie tak. I to wiem co. Wieża na kłumnicy. Właśnie. Otrzymano. Na razie nie, na razie... Jak chcę to wyłączyć sobie i... Dla dobra... Nauki. Dobra, mam. Dobra, zapiszę sobie grę. O, już zakończone zadanie tamto? Fajnie. Ile mamy doświadczenia już? 301. Okej.
Butów nie mam założonych. Rękawice są lepsze chyba o te. No pewnie, że te lepsze są rękawice, oczywiście, że tak. Dobra, zrobimy tak, żeby było jak najwięcej miejsca. Okej, to płyńmy tam, albo inaczej, jest jakaś tam droga, żeby tam dojść. Żeby jak najszybciej tam dojść. Jest chyba jakaś droga, fajnie, dobra. Tylko nie wiadomo, gdzie ona będzie prowadzić mnie, hehe. To nie. Ojoj, trochę daleko to będzie. Bo nie chcę iść, wiecie, przez tę wodę, bo tam, jak pamiętam, potworki były. A co ty tu robisz, nilfgaardzki żołnierzu? A to ten był, jak on się nazywał? Aha, bo jego zabili, pamiętam. Jeszcze leży skurczybyk ten? Ja cię kręcę. O kurde. Wow, na go... What? Od kiedy można tutaj skakać do wody na główkę? What the fuck? Kurde, się zdziwiłem, powiem wam szczerze to jeszcze raz. Bo pierwszy raz mi się udało na główkę skoczyć, szczerze mówiąc. Fajne, kurde, co ja, czego to ja jeszcze się dowiem w tej grze? No ale pięknie, gra chodzi mi w 30 FPS-ach teraz, pięknie. Nie ścina się i bardzo fajnie. Ale i tak wiem, że w kraka mi będzie się ścinać, ja to wiem na pewno. Dobra, kurde, o mam łódkę, fajnie. Chwyć za ster, dobra. Lecimy łódko, nie chce mi się, kurde. Co? Płyń szybciej? No oczywiście, że shift. Kurde. Do tej wieży. No, musiałem, mówiłem, wykrakałem i no. I się stało to. No ale dobra, dobrze, tylko na kilka sekund. Takie 3 sekundy, 2. Dobra, okej, tu mam jakieś... No fajnie. Drugi raz teraz, no niestety. Dobra, okej. Okej, jest tu jakieś kurde przejście, bo nie chcę tutaj po tych kurde kolcach łazić. Dobra, tu mam jakieś... Ojoj, łaki drift. To... O, gdzie ja wlazłem? Dobra, okej, mamy... Czekajcie, tu jest jakieś te przejście? Nie ma. A da się tędy skakać? Nie da się. Kurde. Dobra, trzeba tędy iść, jednak. Jednak trzeba tędy iść, niestety. Ale dobra, to dobrze tędy chociaż, bo tam jest bezpieczniej chyba trochę, tak szczerze. Tak myślę. Ale nie jestem pewny. Jaki skok. No kurde, jeszcze się no. Jeszcze się kurde wepnął w drzewa, co nie? A to wiedźmin. Dobra, tu wejście, gdzie jest wejście, gdzie jest wejście? Tutaj mamy wejście, dobra, fajnie. O nie, tu nie ma wejścia, jeju. Tutaj dopiero, ojoj, daleko trochę. Światło. Dobra. Ja sobie tu zapiszę gierkę oczywiście, jak zwykle. Wierzę, na ostatnim okay. Dobra, cutscenkę. Co tak mało doświadczenia tutaj się dostaje przy tej misji, tej aktualnej teraz? Co robimy ją? No dobra, pogadamy z nią na temat tego listu jakiegoś, jakiś list wzięła. Tego Aleksandra całego, czy jak on tam? Jak? Znalazłaś, czego szukałaś? Nie, chyba Aleksandra, tak, ale... dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Nie wkurzę mnie już, mało, dobra? Po co ci te papiery? Wykorzystałaś mnie. Wykorzystałaś mnie. No właśnie. Oj tam, co najwyżej wykorzystałam okazję. Oj, oj, wiedział, oj. Że chcesz zdjąć. No, mów on. No, dobrze, miałam rację, Aleksandra. W życiu bym ci nie pomógł. No, wiem, że nie zauważyłam. Szczerze mówiąc, nie byłem pewny. Ale wiedziałam, że sobie... Co do tych dodatek. Ale okej. Geralcik, nie burmusz się, bo pomyślę, że... Geralcik. Nie przyszedłem się tu przekomarzać, tylko dowiedzieć się, co knujesz. Oczywiście, podejrzewasz mnie o najgorsze. A tymczasem moje intencje są czyste, niby łzy dziewicy.
Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chcę wykorzystać jego notatki do opracowania leku. Albo chociaż szczepionki. Szczepionkę chcesz, tak? Działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za taki remedium. I teraz tak. Będzie walka. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w loży. Bo szczerze mówiąc... Chyba żartujesz. Dla mnie zrobi wyjątek. Proszę cię, przecież nie... Cóż, ty wierzysz, że Yennefer przestanie... Pojadę z tymi badaniami do Radowida, czy to ci się podoba, czy nie. Keira, posłuchaj. Te badania nie mogą wpaść w nieodpowiednie... Nie oddam ci tych... Jesteś pewna? Kurde, ty... Proszę, nie zmuszaj mnie, żeby... Zamknij się i wyciągaj miecz. Się wkurzyła na mnie. Nie wiem, czy by był... Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... Poczekajcie, jeszcze zrobię tak. Za chwilę... No, kurde, proszę cię, gro... Ludzie... Dobra, to nie zaraz. Skończyć. Dobra, chwila. Wiecie co zrobimy? Zapiszę grę na wszelki wypadek. I wiecie co zrobimy? Wczytamy ten zapis, co... Poczekajcie, bo tu kurde jest kilka tych... To było tutaj. Tak, dobra, ten czytamy sobie. Bo chcę zobaczyć jeszcze drugą opcję, tą... chcę wcisnąć samobójstwo, czy jakoś tak. Jestem ciekaw, czy to też będzie trzeba będzie zabić ją. Ale nie wiem, dlaczego ją trzeba zabić. A może ja coś źle zrobiłem? Nie wiem. A zaraz zobaczymy za chwilę. Okej. Okay. Jak? Tak, dziękuję. Ja sobie to przewinę, bo to jest to samo. Nie prze... Aleks... Ja. Nie, możni... Chyba... Dla mnie... Proszę cię... To samobójstwo. Wylądujesz... Zamknij się na moment i popatrz na mnie. Widzisz te ślady? Pogryzły mnie pluskwy, rozumiesz? Ja mam pluskwy, Geralt. Ja, Keira Metz, doradczyni Foltesta i członkini Loży Czarodziejek. Czego byś nie powiedział, nie zostanę na tych cholernych bagnach ani dnia dłużej. Ani dnia! Mhm. A jeśli przekroczę Pontar, ludzie Radowida prędzej czy później mnie dopadną. Więc muszę się z nim układać. Nie mam wyboru, rozumiesz? O właśnie, pojedź do Kermoren. Chwila. I co mam ci współczuć? Jest trzecia opcja. Pojedź do Kermoren. Sądzisz, że tam będę bezpieczna? Jeśli tylko nie wyprowadzisz Lamberta z równowagi. Ani Emchyr, ani Radowicz cię tam nie dosięgną. Luksusów u nas nie uświadczysz, prawda? Ale mamy za to czystą pościel. To daleko stąd, za linią frontu. Ale jeśli będę się trzymać lasów, a potem gór pustulskich, powinnam się tam przedrzeć niezauważona. Jednak no, jest... Niech będzie. Nie potrafię ci odmówić, przystojniaku. Nim się pożegnamy... O, kurde. Na zakończenie tej misji, lag. Fajnie. No właśnie, zobaczymy, co powie na ten temat. Dlatego nim się pożegnamy, oddaj mi te notatki. Dobrze, dobrze. Weź je sobie i się wypchaj. Okej, dobra. Podziękował. Żegnaj, Geralt. Albo raczej do zobaczenia. Okej, udało mi się szczęśliwie zrobić to jednak. No fajnie. No? No, co? Co? No, co? What? Gdzieś cię poszło? Ej, ja też chcę! Kurde, no ludzie. Dobra, jednak mi się udało, to łatwe, znaczy dobre rozwiązanie wybrałem jednak, fajnie. Dobra, to lecieć trzeba teraz do... Na boczary.
Znaczy fuj, na sztygary znaczy. Dobra, co ja chciałem sprawdzić? Chwila. Bo zapomniałem. Oj o ludzie, zapomniałem co ja miałem zrobić, kurde. Zapiski Aleksandra, dobra, mam te zapiski, tak? Nie, chwila. Okej, okay, spotka się z baronem we wsi Szczygary, dobra. Ale chwila, najpierw sobie sprawdzę, gdzie to w ogóle jest, jak szczerze mówiąc. To jest blisko? Trochę jest tej drogi tam do tego miejsca. Okej. A ja jestem tu. Nie, tutaj. Ojeju. Też mi się już mylę. Okej, ja jestem na kłomnicy. Dobra, poszukamy sobie statku. O, tego łodzi znaczy. Jeju, też mi się mylę. Co nie? Dobra, tu jest statek bodajże. Czy nie? Ojoj, co ty Geralt robisz? Czego skaczesz po tych... Po tych, można powiedzieć... Po tych, jak to się nazywa, jeju. Co jest? Nie z tej strony. Nie z tej strony przecież. Z tej strony. Okej. To do tyłu trzeba jechać, no. Co jest? Się zaklinowałem, no fajnie po prostu, kurde. No ludzie. No po prostu fajnie, kurde. Dobra. Jednak trzeba innego statku szukać, niestety. Okej. No niestety. Się... Statek zaklinował, kurde. Ale dobra, tam jest tak... O nie. Dobra, leci... Popłyniemy sobie trochę. Sobie trochę popływamy, co nie? No i dobra, okej. A właśnie, ile mam żyć w ogóle, tak szczerze mówiąc? 2425. Statystyki bohatera. Całkowity czas gry, 12 godzin i 11 minut? Wow. O! Powiem wam, że ja tego jeszcze nie widziałem, szczerze. Tego czegoś. What? Wii! Nie ma Geralta. Dobre. Dobra, lecimy do tamtej wysepki. Potem podajże jest chyba ten statek, dobra. Znaczy nie na tą wysepkę, kurde, na to mi chodziło. O właśnie, na to mi chodziło, nie na tamto. Znaczy czekajcie, jak to było. Na to? Nie na to. Zaraz, potem tak mamy tam. No na to, dobrze. O tam znaczy, jeju, też mi się już myla, jeju. Ojoj. No dobra, okej. Tylko gdzie to jest? W którym tym miejscu tak mniej więcej jest ta ścieżka? Dobra, gdzie jest ta ścieżka, tak szczerze mówiąc? Tutaj, okej, mamy tą ścieżkę, fajnie. Dobra, 1000 metrów mamy do tego miejsca, tak mniej więcej, 1040. No dobra, okej. Jakoś wytrzymam te 1000 metrów, choć trochę dużo jest, powiem wam szczerze. No ale dobra. Nie będę przecież marudził, co nie? Kogo my tu mamy? Jakieś kurde... Jakiś ten... jeju. Jak to się nazywa? Jakiś pomnik mam tam... był wkopany w ziemię, nie wiem kogo to. O, tylko 900 metrów? Ale mało, kurde. Fajnie. A w ogóle gdzie my jesteśmy? W jakiejś chatce. Znaczy w jakiejś... Na jakiejś wiosce, co nie? Tylko nikogo nie ma, szczerze mówiąc. Chyba wszyscy ludzie sobie poszli stąd, tak myślę. Ale kto wie? Okej, nikogo tu nie ma, szczerze mówiąc. O, tu mam coś. No kurde, nie kręć się tak, bezi. Złamane grabie, serio? Po co mnie to? O nie, mamy chyba ten. A nie mamy obciążonego tego. Coś tu mamy? Jakiś potworka czy coś? Nie ma nikogo. To czego? Pokazuję jakiegoś potworka na mapce. Dziwne. Dobra. Chodź tu, płotka. Chodź, bo ja muszę cię... No chodź tu. O tu do pana. Chodź tu, w tej chwili.
No. Dalej. Dobry, dobry konik. No dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Tylko kurde, przydałoby się na drugą stronę jakoś pójść, bo tu będziemy mieli 900 metrów aż. Dobra, pójdziemy sobie tak na skróty, można powiedzieć. Ale wiem, czy tu takie skróty są. Tu mamy koniec drogi, ta. No to lipa. Kurde, to jakiś mały. No idź, no kurde, Geralt, co ty robisz z tym? Dobra, tu mamy coś. Kolejną, widzę, kolejną wioskę mamy. Ojeju! Co my tu mamy? Jakieś kurde opuszczone miejsce, szczerze mówiąc. Ja cię kręcę. Dobra, dobrze, ja w ogóle idę? Bo ja chyba mogę się mylić. Czekajcie. Bo to mamy iść aż tam. Dobra, pomyliłem się trochę. Ale dobra, pójdziemy sobie tak. Koło wsi zalipie, tak? To jest. Okej, dobra. To sobie trochę na... zboczymy z drogi, niestety. Ale trzeba. Bo nie chcę iść koło wody. Dobrze, ja w ogóle idę teraz? Nie, nie, to nie to M. Czekajcie, sobie sprawdzę. Dobrze idę, okej. Dobra, trzeba spadać stąd. Spadać trzeba, bo tu dużo potworów jest. Czyżby tu był gryf? Kolejny? No nie, to trochę lipa będzie. Ojojoj. O, jaka fajna. O, wreszcie ta muzyczka z takiego, chyba intra kogoś, tylko nie jestem pewny. Albo z jakiejś tam misji. Mniejsza o to. To są ludzie normalni? Aha, okej. Co? Co wy to gadate, jakieś głupoty? Dobra, to jakieś zadanie. Co to w ogóle jest za ten? Co to w ogóle jest za wieś? A, za lipie! Okej, okay, fajnie. Nie ogarnąłem sobie, co to jest za... Kogo? Kto to jest? Dolores jakaś. O co poszło? Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. No dobra, co się z nim stało? Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. What the fuck? Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Fajnie. Fajnie, dzięki. A ty? Co z tego będziesz miał? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to... Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie... No dobra, okej. Zagłada do more... Co? Chrust do lasu. Reardonów? No, to jest pewnie jakiś... Na razie nie, na razie sobie to... chwila, bo miałem... No szósty poziom, serio to jest? Zadanie? Dobra, na razie sobie to zrobimy. Chodź tu, płotka, kurde. Nie denerwuj mnie już. Gdzie ty? Bożeż. Czego ty chodzisz jak... swoimi drogami, nie wiadomo gdzie. No dobra, pójdziemy do tego barona całego teraz. Trzeba będzie uratować tę jego żonę całą. Pamiętacie przecież, co nie? Z tym, jak on się nazywał? Z tym... ojeju, ten disco duch można powiedzieć, co nie? No chyba to było na C. Na C chyba, albo na Z?
Nie pamiętam w tej chwili. Czekajcie, sobie sprawdzę. Bo to były zakończone, tam. Krwawy Baron. Zaraz. Nie, to nie było to. Sprawy rodzinne właśnie to było. To też nie. Poroniec, a to inaczej było. Nie Poroniec, tylko to było. Nie pisze? Geralt. Nie pamiętam już jak to, po omacku to też nie chyba. Nie, to było robione w życiu zadanie, niedawno skończyłem. A dobra, mniejsza o to. Wiem, że Poroniec, co nie? Tak można powiedzieć, co nie w skrócie, ale to inaczej się nazywał to. Poroniec? Jeszcze jedna była nazwa tego. A mniejsza o to, co nie? Wiem, że to był Poroniec, co nie? Tempo, tempo! Ale dobra. Lecimy do tego barona całego teraz. I znowu będziemy wracać na bagna. Fajnie się składa, co nie? Macie dużo tych bab wodnych. O nie! O nie, ja się nie bawię w gryfy znowu. Czekajcie, nie ma innej drogi do tego miejsca? Kurde mole. O ja cię kręcę. Dobra, trzeba jakoś tędy przecież iść. O nie, tu mamy potok jakiś. Dobra, może da radę jakoś tędy. Żeby jak najdalej od gryfa, co nie? Bo ja gryfów nie chcę atakować za bardzo teraz, szczerze mówiąc też. Nie, gryfów nie cierpię. Znaczy... Można powiedzieć, że... Dobrzy są, ale ja ich nie lubię. O kurde. Serio? Nie da... O Jezusie! Co to było? Co to było? What the fuck? O kurde. Płotka się zbugowała. Serio? No dobra, trzeba tędy jakoś pójść. Da radę tędy płotka prze... ten... Oj, co? Jesteśmy już... Jesteśmy już na miejscu praktycznie. Znaczy na miejscu jesteśmy. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja... nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem! To może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna. A to ten, nie, sołtys. Podajże, ten co sobie obciął. To sobie obciął ten ucho wtedy. Za to zapłaty, co nie, pamiętać. No i. No zbiera się! Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wieś. No. A wy ciągle węszy. Dlaczego mnie nie powiedziałeś? Wiedźmy spali. Znaczy się, że... Wyglądają jak potwory. Kurwa, czego to jeszcze te kmioty szaty nie wymyślą? Byście panie chyba za dużo fistechu zażywali. Ta, ja tam żem ich nie widział, ale powiadają, ta, że piękne kobiety. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie... Literówka była tam. Była. Piękna kobiety? No piękne. Chyba piękne. Wow! Hehe, biegno! O kurde! Trendy wyjdziecie, ojoj! Kurde, jeszcze pies zaczyna naszekać! Biegniemy na bagna! Dobra. No, gdzie wy? Co wy to? A, tędy! Okej, dobrze, już dobrze. Ten co będzie zapierdzielać? No dobra, daleko to jest? Znaczy to, a dobra, a tutaj, ojoj, trochę tego jest tej drogi tu, dobra. Ale oni tak kurde biegną dobrze, co nie? Psi. No chodź tu, płotka, nie zbugowałaś się. No chodź tu. No chodź, bo ja chcę usiąść sobie.
cicho. Odpocznij. No biegniecie czy nie biegniecie, kurde? A wy, kurde, cioty jesteście. Ja nie mogę, nie umiecie atakować ich? Ojej. No dobra. No dobra, za dużo powiedziałem. Sam nie umiem walczyć dobrze, co nie? Dobra, żartowałem. Nie umiem. No ale dobra, okej. No kurde, czego wy tak biegniecie, jakbyście mieli? Nie wiem. Kto wie, co tam siedzi w głębi? No nie wiem, co tam siedzi w głębi. Nie wiem. Nie wiem, kto tam siedzi w głębi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Dobra, którą mamy godzinę tutaj w grze? Okej, dobra, to jeszcze... No... Jeszcze trochę trzeba będzie Znaczy, no nagramy jeszcze to odcinek ten, chociaż 20 minut jeszcze około. No, panowie! Idziemy, żwawo, żwawo! Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi! No tędy idziecie, dobra. Ja swoimi drogami, kurde, już idę, co nie? Pewnie, że tak. No bez jaj, no bez przesady już. O kurde. O kurde, serio? Y. O kurde, chciałem go atakować już, ale dobra. Uważajcie. Wow, co ja to zrobiłem? What the fuck, serio? Okej. No kurde, proszę cię, nie laguj się, nie. Dobra. No. Dwa razy po kolei. To już coś jest nie tak. To już... No, tam idziecie, dobra, tam tędy idziecie. Myślałem, że... Tędy? Dobra, ile jeszcze do tego domku jest? O, już niedaleko, fajnie. No tu już jesteśmy praktycznie na miejscu, o ludzie. Ojoj, napadli tu, what the fuck? Nie wiem, czy jesteś, ale... Dobra, jeszcze ostatni nam został, podaj. O dobra, jest. A kim ty jesteś? Graden? A kimże ty jesteś, człowieczku, ty mój miły? Kim jesteś? Geralt z Rivii, wiedźmin. Czyżby elfy? Przydaliby nam się tacy jak ty w służbie wiecznego ognia. Tamara. Jestem Tamara. A kimże ty jesteś? Tamara, córeczko, jednak wróciła. Dobra, już wiem, to córka jego jest. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myśli, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to... To mój dowódca. Żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powie... Kurde. No fajnie. ...wiesić albo na męki wziąć. Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Jesteś wiedźminem. Pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi. I nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. I chyba ktoś u nas... tu nie ma.
Bo i chyba żyjemy. Ktoś tu nas... Przeszukać wioskę! Ten, jak to... no, można powiedzieć, że śledzi. Tak myślę. Nie ma tej babki? Co była kiedyś? Z tymi dziećmi? No na takim fajnym momencie się zacięło, no ludzie. Nikogo nie ma. Ej no. Serio? Zostaw. Się wkurzyło. O tu co? Oho. To jest ten obraz. No kurde, ludzie, dlaczego tu tak się ścina dzisiaj? Znaczy w tej chwili. Nie chodzi. To szorowałam. Alicia. Odstąp, śmierdziu, o, piernik. Tak świeżo wypieczony. Mamo. Ale jest. Tak świeży. Mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. What the fuck? Jak świeży, lekko pijcie. Och, mamo. Lekko pijcie. What the? Przecież prosiłam, mamo. To ja... Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, bo żaruję. To czysta, mamo. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Wiedźmy, pewnie. Co to było? What the? Wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. A kimże ty? A, jesteś paskudny. Ej no. Dobra. Jak napierdzielają. Pięknie. Dobra, ja tu się skupię na walce i nie będę nic mówił. O kurde. Jakie... no... Dobra, gdzie jest ta baba wodna? No kurde, co wy to robicie? No bez jaj. What the? Bies, co to jest? What the fuck? Co to jest? Co to jest w ogóle? No kurde, to czego to ode mnie spierdziela? What the fuck? Masz w mordę, kurde ty. Co to w ogóle jest? To 9 poziom, a? Serio? O kurde, o ja pierdziele. Y? A to sobie kurde to we... znaczy Boże. Ojojojojoj, nie fajnie. Czego nie odejmują tylko po 6? O kurde! To coś się dzieje jeszcze. Czego to spierdziela? No, bez jaj. Kurde, dlaczego to takie dziwne jest? Ja cię kręcę. Ojo! O, what the fuck? O kurde, powiem wam, że to besa jest. Dobra. Kurde, nie zapisałem gry chyba. Ojo, pierdziele, no nie fajnie. Czekajcie, tak.
Nie, dobra, zapisałem jednak sobie. Kurde, trudne to jest, powiem szczerze. Ta bestia. Znaczy ta szepciucha, czy jak ona tam... Chyba, a nie wiem. Kurde, nie widziałem, że takie trudne będą stworki znowu. Niestety, ale... No niestety, niestety. Dobra, dobra, jaką w ogóle mam broń? Nie wiem czy... Kurde. Nie wiem czym atakować tutaj. Bo przydałoby się o to, wiecie, ten buzdygan. Tylko nie wiem czy ja będę mógł przenieść to. A, wyższy poziom postaci. Kurde, lipa trochę, powiem wam. Jest. O kurde, no niestety lipa. Wilki. Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Bo nimi nie... Co? Przygotujcie się. Czego oni jakoś jak inaczej, kurde, tu ten napisali? Kurde, dedaj. Baba wodna, głupia, w piruny. Szepciucha. Kurde, to w ogóle gada, to jest ta baba. Dobra, dobra, dobra. Mam tu babę zabił z chęcią jeszcze. Wiecie? Kurde, zabo, zamknij się już, dobrze? O Jezu. Wow, what the... Co? What the fuck? O, pięknie. Teraz to pięknie, powiem wam, zaatakowałem go. Kurde, co to się dzieje w ogóle? Dobra, pięknie. Ojoj, nie fajnie, nie fajnie. Piękne ciałko, aż zimno. No oczywiście, że piękne ciałko mam. O kurde. O, to pięknie zaatakowałem, no po prostu piękniuśko. Pięknie. Dobra, ja sobie może na razie będę spadał. O, ja cię kręcę, serio? Bez jaj. O kurde, dobry jest to, powiem wam. Dobry jest ten potwór. O kurde, o kurde, kurde, kurde. Oj, 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 Baron. Nie, nie gadaj, że Baron padł. Co za jeju. O kurde, o kurde, o kurde, kurde. A nie, żyje, dobra, dzięki Bogu, że żyje. Dobrze. Co za głupi... No kurde, dlaczego oni się wpychają w piłun? Oj, 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 nie fajnie. Dobra, nie fajnie, nie fajnie. O kurde, co za śmieć głupi. W piruny. Dobra. Pieczona wieprzowina. Dobra, pięknie. Ojoj. Ojoj, się wkurzyła na mnie chyba ta baba. Jest, padła. Pięknie, udało się. What the f... Co to było? Bestia. Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go pannę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Tam gdzieś łazi. Sława, gdzie chcesz ją wlec w tym stanie? Do Xenfurtu zabije się. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki. Na obiad będą babeczki. Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Co to? What? Myślałam, że to nie jest zły urok. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. A wszystko odcisnęło na nie piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc?
Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Welem, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił, a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Tak jak w tym było w Gutiku. Wszystko będzie w porządku, nie martw się. Nie, inaczej to było. Zabiorę mamy to z Nahora, a kiedy ją zrobię. Wszystko będzie w porządku. Ale nie, w tym to kurde powiem wam, szkoda mi jej. Przysięgam. Bo to jest ta Anna, myślałem, że to jest ta. Ale przecież to była ta babka tych dzieci przecież. Chyba. Dziwne trochę, powiem wam szczerze. Na barana ją będzie? Nie, chyba. Kurde, szkoda mi ich, powiem wam szczerze. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Ale nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłacić. O, fajnie, że dodali coś takiego jeszcze tutaj. Kurde, fajnie to wygląda. Tak jak było w dwójce chyba. Nie, to było w jedynce. Sorry, w jedynce takie coś też było. Tak, w jedynce, bo w dwójce chyba. Chyba tego nie było. Takiego czegoś. Ale nie pamiętam szczerze teraz. Niech ci wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. No i zakończyliśmy misję kolejną. Fajna misja, powiem wam też. Fajna. Co? Tyle kasy dostaliśmy? Tak? Okej, poziom 10 już. Wow, fajnie, dobra. Jakie mamy tu jeszcze misje? Zadanie poboczne. Znajdź folwark, gwint. O właśnie, wygraj. Co? Jak to? Jak to przegrałem to? What the? Co? Dziwne to. Szczerze mówiąc. Dobra, którędy to wrócić? Poczekaj, z czarownicami się uporamy, to i zobacz. No, potka, co ty robisz? Gdzie ty włazisz? Serio? No dobra, to lecimy do kogo? Do barona. Teraz znajdziemy tą kartę, co nie? Unikatowo, czy jakoś tak? Co nie? Dobra, tylko ja się tu zgubiłem. Się zgubiłem znowu, serio. Dobra, może zaraz znajdę drogę. O, mam drogę, fajnie. Tylko nie wiem, czy to był gryf. O kurde, ale żebym wlazł, fajnie. Dalej. Nie, dobra, nie ma gryfa, dzięki Bogu, wow. Myślałem, że będzie gryf. A ja się boję gryfów. Szczerze mówiąc też. Bardzo się boję. Znajdź w gabinecie barona. Ojoj, to trochę daleko jest też. Ojoj. No dobra. Poczekajcie, ja sobie jeszcze zerknę właśnie o to jeszcze. Ten folwark, gdzie on jest, tak mniej więcej. Czy on jest też daleko? Aha, on jest tutaj. To tutaj będziemy mieli bliżej chyba. No dobra. Dobrze, moi drodzy. W kolejnym odcinku sobie zrobimy tę misję. Ten folwark odnajdziemy i... Jak jeszcze zdążymy w kolejnym odcinku, weźmiemy tą unikatową kartę od barona i zobaczymy, co jeszcze będziemy robić, znaczy co zrobimy. Bo tu jeszcze trochę, powiem wam, tych misji jest. Jeszcze te zlecenia wiedźmińskie są przecież. Tu mamy właśnie i tutaj mamy na dwa po... O, tu mamy już, możemy sobie wziąć już ten poziom, na te poziomy, te zlecenia. Tu już mamy 10.
Na razie sobie to zrobimy i to. Na razie sobie to zrobimy w kolejnym odcinku i zobaczymy. Bo te główne to na razie ich nie będę robił. Bo to i tak trzeba przecież. To dopiero na 16 poziom, to jest na 10. I tak przecież nie pójdziemy do Nowigradu teraz przecież. Zrobimy sobie najpierw tę misję i zobaczymy, co tam będzie dalej. A w tym momencie kończę odcinek i widzimy się w kolejnym. Cześć!